Dzień dobry. Tematem dzisiejszej lekcji są zmiany w przemyśleniu Niemiec. Proszę Państwa, Niemcy, nasz zachodni sąsiad, który ma powierzchnię nieco większą od Polski, a liczbę ludności większą dwukrotnie, w związku z tym większą gęstość zaludnienia również posiada. My mamy 123 osoby, a Niemcy mają 231 osób na kilometr kwadratowy. To już mówi, jak dużo jest rzeczywiście mieszkańców Niemiec. A pod koniec lekcji zrozumiemy, dlaczego tak jest. Kraj, który leży na zachód od nas, w związku z tym ma klimat troszkę bardziej morski, a więc łagodny. Coś tu nam się pojawia. Natomiast proszę Państwa, co z jego... Sio. Natomiast proszę Państwa, co z jego... Co z jego rzeźbą terenu? Rzeźba terenu jest również podobna do polskiej, to znaczy układ pasowy. Niziny, wyżyny i góry. Jak w Polsce, urozmaicona. Kraj, który podobnie jak my posiada 16 województw, czyli landów. Zmiany w przemyśle Niemiec, gospodarka Niemiec. Musimy wiedzieć, proszę Państwa, że Niemcy należą do najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów nie tylko w Europie, ale i na świecie. Jak to się wzięło? Jak to się stało? Podobnie jak w Polsce, proszę Państwa, zaczęło się od surowców mineralnych. W Niemczech mamy surowce mineralne takie podobnie jak w Polsce, mianowicie pokłady węgla kamiennego, węgla brunatnego, rudy metali, cynku i ołowiu. I tak, proszę Państwa, w oparciu o to powstało słynne Zagłębie Rury. Bardzo rozwinięty gospodarczo region Niemiec, w którym rozwijał się przemysł ciężki. W oparciu o te surowce kopalnie, elektrownie, huty, rafinerie, czyli to wszystko, co obciąża środowisko, wymaga potężnego nakładu finansowego, potężnego nakładu pracy. Czy nadal w Niemczech tak jest? Wiemy, że jest to kraj bogaty. Wiemy, jak tak naprawdę, jakie na świecie są tendencje. A mianowicie kraje wysoko rozwinięte odchodzą od przemysłu ciężkiego, odchodzą od zatrudniania olbrzymiej ilości ludzi do ciężkiej pracy w niebezpiecznych warunkach, a idzie się do tego, na czym się zarabia znacznie więcej, czyli do przemysłu high technology, czyli przemysłu zaawansowanych technologii. Czyli co? Przetwórstwo przemysłowe. Zamiast wydobywać węgiel, zamiast wydobywać, przetwarzać rudy żelaza i produkować stal, można tak naprawdę z tej stali produkować samochody. Wiemy dobrze, że Niemcy są liderem, jeżeli chodzi o produkcję samochodów. Każdy z nas może na dzień dobry wymienić kilka niemieckich marek samochodowych. BMW, Volkswagen, Mercedes, Opel, Audi i inne. Tak więc domyślam się, że jest to jak najbardziej przemysł zaawansowanej technologii. Co jeszcze, proszę Państwa? Przemysłem zaawansowanej technologii są artykuły gospodarstwa domowego, czyli produkują nie tylko pralki, lodówki, ale szereg tego typu produktów przemysłu zaawansowanej technologii. I teraz, proszę Państwa, takim najbardziej rozwiniętym regionem to jest właśnie region Nadrenia Północna Westfalia. Mamy go pokazanego na mapie. To jest ten, który powstał w oparciu o Zagłębie Rury. I tam do czego doszło? Tam właśnie doszło do restrukturyzacji przemysłu, do odejścia od przemysłu ciężkiego, przejścia do przemysłu zaawansowanej technologii. Zaraz mi powiecie, no dobra, to w takim razie co się dzieje? Kupę ludzi traci pracę, bo przemysł nowoczesny, doskonale wiemy, że jest to przemysł, który zatrudnia mniej ludzi. Wszystko jest zautomatyzowane, skomputeryzowane, a więc takiej olbrzymiej ilości osób nie potrzeba. Rzeczywiście, ludzie zaczęli być zatrudnieni w nowych zakładach, ale tak dużo tych osób nie... Sio nam stąd. Tak dużo tych osób nie potrzeba było. W związku z tym domyślamy się, że kraje wysoko rozwinięte mają potężne zatrudnienie w usługach, które cały czas rośnie. W związku z tym część pracowników przechodzi do usług. Ci, co zostają, przekwalifikowują się i pracują, proszę Państwa, pracują w tym przemyśle nowoczesnych technologii.
co się dzieje z tym obszarem pokopalnianym? Ten obszar pokopalniany, moi kochani, ulega rekultywacji. Co to znaczy rekultywacji? To znaczy, że obszar zniszczony, zdegradowany przez przemysł, należy ponownie przygotować do tego, żeby nadawał się do użytku jakiegokolwiek. Co można robić? Można robić parki rozrywki, można robić, nie wiem, muzea jakieś techniki, można robić centra kongresowo-rekreacyjne itd., itd. I to oczywiście wszystko w Niemczech ma miejsce. Czyli ten obszar, który był zniszczony, zdegradowany przez przemysł, wygląda tak naprawdę bardzo kwitnąco i świetnie się rozwija. I takie oto, moi kochani, mamy przemiany w przemyśle Niemiec, w kraju, którego gospodarka jest najlepiej rozwijającą się gospodarką na świecie. Nie zapominajmy, że Niemcy, oprócz świetnie rozwijającej się gospodarki, są krajem, który warto zobaczyć. Na stronie, która to strona, 136-137, mamy pokazane takie perełki, chociażby zamek, który najczęściej spotykamy na puzzlach, a mianowicie Neuschwanstein, jeżeli dobrze powiedziałam, który rzeczywiście wygląda zjawiskowo i możemy pomyśleć, że jesteśmy w krainie Disneya, ale proszę Państwa, Niemcy to szereg pięknych miast, katedra w Kolonii i wiele ciekawych miejsc i zachęcam Was, żebyście kiedyś tam pojechali. Pozdrawiam, do następnego.